przedłużają ograniczenia w ruchu z krajami Unia Europejska. Włochy przedłużają ograniczenia w ruchu z krajami Unia Europejska, Wielką Brytanią i Izraelem. Do 30 kwietnia przedłużono we Włoszech ograniczenia dotyczące przyjazdów i powrotów z krajów Unia Europejska. Restrykcje zostały początkowo wprowadzone na czas Wielkanocy. Także po ich zakończeniu pozostaje obowiązek 5-dniowej kwarantanny. Na mocy rozporządzenia podpisanego przez ministra zdrowia Roberto Speranze ograniczenia dla przyjeżdżających i wracających do Włoch rozszerzono jednocześnie na Wielką Brytanię i Izrael. Do tych krajów, podobnie jak do wszystkich państw Unia Europejska, można natomiast już podróżować z Włoch bez uzasadnionego powodu. Każdy, kto przyjeżdża do Italii z państw Unia Europejska, z Wielkiej Brytanii i Izraela musi obowiązkowo poddać się testowi molekularnemu lub antygenowemu na 48 godzin przed podróżą, a także 5-dniowej kwarantannie i następnemu badaniu po jej zakończeniu. W przypadku przyjazdu z pozostałych krajów nadal obowiązuje nakaz 14-dniowej kwarantanny. Zwalniają z niej tzw. loty wolne od COVID-19, uruchomione w ruchu z USA.